W koprodukcjach polsko-czesko-słowackich jestem widziany w roli najeźdźcy. Czy to w ujęciu komediowym, czy ciutkę bardziej poważnym. No, może coś w tym jest, a może to właśnie tak zostałem wybrany, żeby odkupić nasze winy i tę braterską przyjaźń jakoś próbować zredefiniować, ponieważ bardzo polubiłem wszystkich moich południowych współpracowników, bo to są ludzie zawsze obdarzeni wielkim poczuciem humoru, uśmiechnięci, dowcipni, wspaniale pracujący, ale też tak nie do zdechu, jak my to mówimy. No, lubią pracować, ale nie lubią się przemęczać. Bo pośpiech i przepracowanie trochę czują, że to upokarza. Także wszystko musi mieć odpowiednie proporcje. I Czesi, i Słowacy wydają się być takim narodem, który... I to nas bardzo różni. Zresztą to bardzo ciekawe w ogóle doszukiwanie się tych różnic i podobieństw, które jest mnóstwo jednych i drugich. Natomiast chyba nie dlaczego w Czechosłowacji nie było ruchu oporu. Nie. Bo Niemcy nie pozwalali. Także oni mają dość specyficzny stosunek do historii i faktycznie wydają się nie rozdrapywać ran. I widzą, że obwinianie innych niewiele da. Lepiej się napić piwa i sobie pogadać, i się trochę pośmiać. To nam więcej da niż zastanawianie się, czy mój wujek strzelał do twojej babci. Użyliśmy słowa w tym filmie, które kojarzy się całemu światu z czymś innym niż źródłosłów tego słowa, czyli z naszym ruchem pierwszym wolnościowym w czasach komunizmu. Mówię o Solidarności. Wydało nam się, że to, co się stało z tym słowem, to jak bardzo zapomnieliśmy o tym, czym dzisiaj, już nie mówię, czym dzisiaj jest Związek Solidarność, ale czym, jak tamte ideały zostały zmarnowane w pewnej mierze oczywiście. Dały wspaniałe plony też, ale w pewnej mierze zostały zmarnowane. Chcieliśmy w usta ubeka polskiego włożyć to słowo, żeby ukłuć nim w oczy troszeczkę i zobaczyć, co z tym jak to słowo można wykorzystać na swój użytek.